Cześć moi drodzy, witam się z Wami na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, w którym chciałabym Wam poopowiadać trochę o książkach, których reread planuję zrobić w bieżącym roku. Będzie tutaj kilka pozycji i tyle słowem wstępu, także ja mam przyjemność zaprosić Was do oglądania i zapraszam. Najpierw sobie zaczniemy od oczywistej oczywistości, czyli Sarah J. Maas wchodzi na salony i jej najnowsza w sumie seria, która się pojawiła tutaj na rynku naszym polskim, czyli Księżyc co do miasto. Ja jestem dumną patronką tej książki i po prostu nie wyobrażam sobie, by nie wspomnieć o tej nowej serii tutaj w tym odcinku. Naprawdę nie mogę się doczekać momentu, w którym zagłębię się ponownie w ten świat. Ja byłam po prostu oczarowana w momencie, gdy czytałam PDF-a. Nie mogę się również doczekać trzeciej części, która najprawdopodobniej ukaże się w roku 2024. To jest ponad rok czekania. Natomiast myślę, że będzie warto, tym bardziej, że zakończenie drugiej części, drugiego tomu, przybliżając ciutkę fabułę, mamy tutaj urban fantasy. To jest książka osadzona w takim nowoczesnym świecie. To jest księżycowe miasto. Jest to miasto, które działa pod okiem kamer. Władze mają po prostu całkowitą kontrolę, można tak powiedzieć, nad mieszkańcami, jest wszystko kontrolowane. Oczywiście akompaniament królika w tle musi być, bo on po prostu uwielbia kopać podłogę wtedy, kiedy ja nagrywam. To jest wisienka na torcie, nieodłączny po prostu element. Bryce Quinlan ma bardzo ciekawą przeszłość oraz teraźniejszość, bo to, co się dzieje po prostu na kartach tej książki, jest zatrważające i powiem Wam szczerze, że trzyma naprawdę w napięciu, a zwłaszcza dalsze tomy. Także jeżeli jesteście ciekawi, no to naprawdę polecam bardzo. Taki alert ode mnie. To jest na pewno książka, która no Maas dała tutaj podpis literacki, jeżeli chodzi o seksualność, jeżeli chodzi o różne takie komentowanie takich zachowań seksualnych. Także to musicie mieć na uwadze, bo to nie jest coś pokroju Dwory czy Trony, w których było lekko. Ta książka jest po prostu owiana bardzo mocnym erotyzmem. Idziemy oczywiście za ciosem, muszą się tutaj obowiązkowo pojawić dwory. Jest to pierwsza seria, moja seria, którą czytałam spod pióra Sarah J. Maas i po prostu z nimi zaczęła się moja przygoda z tą autorką. Mam ogromny sentyment. Myślę, że ten reread może wywołać we mnie takie dosyć sprzeczne emocje. Nie mam pojęcia, czy on mi się, w sensie, czy ta seria się ponownie jakby wklei w mój gust czytelniczy, bo czytałam ją dobre 4 lata temu i wiecie, no zmiana oczywiście nastąpiła na pewno na przełomie tych lat. Także jestem, powiem Wam, że ciekawa, jak odbiorę tym razem dwory, ale myślę, że też wywołają we mnie równie dużo emocji, co za pierwszym razem, także no myślę, że niebawem będę sięgać po tę serię, tym bardziej, że naszła mnie ochota właśnie ich na reread, ale taki mocny reread. Następnie popis literacki Wiktorii Schwab, czyli Niewidzialne życie Adileru. Również miałam okazję czytać tę książkę rok temu albo dwa, jakoś od razu po premierze tej wersji okładkowej niebieskiej i powiem Wam szczerze, że naprawdę przepadłam. To była jedna z lepszych książek spod pióra właśnie Wiktorii. Tutaj niekoniecznie gra całe skrzypce fabuła, tylko bardziej się skupiamy po prostu na bujnych opisach, ponieważ to pióro to jest po prostu majsterszczyk, to jest coś niesamowitego. Sama historia to jest tylko taka otoczka, my po prostu mamy bohaterkę, mamy jej wydarzenia i idziemy po prostu razem z nią ramię w ramię. Natomiast główny nacisk był na to, żeby spojrzeć, jak Wiktoria potrafi pisać. I po prostu to mnie zagięło. To było naprawdę niesamowite doświadczenie i po prostu też chciałabym jeszcze raz przeżyć tę historię. A to, że polubiłam jakby główną bohaterkę, to, że w ogóle zaznajomiłam się z bohaterami i ich polubiłam, to jest tylko taki dodatek, wiecie, i sprawia mi przyjemność po prostu. Ale no, popis literacki, jaki Schwab nam tutaj zagwarantowała, nie do opisania i nie do podrobienia.
tych dwóch powieści, w sumie jednej trylogii, a jednej powieści nie mam tutaj dostępnej fizycznie. Natomiast myślę, że nikogo nie zdziwię, jeżeli powiem Wam teraz o książce Niezgodna Weroniki Roth oraz Wybrańcy. Niezgodną czytałam też kupę lat temu i pamiętam, że wtedy miałam też vibe w ogóle na filmy. To była też niesamowita przygoda, wejście w świat fantastyki, zaraz po Tolkienie, bo jednak Niezgodna to jest ciutkę mniejszy kaliber niż taki, wiecie, Władca Pierścieni. Natomiast też bardzo pozytywnie wspominam po prostu tamten czas, w którym miałam okazję poznać przygody tamtych bohaterów. No a Wybrańcy, powiem Wam szczerze, że też no, mam ogromny sentyment do tej książki, też była walka o to, by objąć ją patronatem, natomiast niestety się nie udało, ale zawsze możecie sobie po prostu dokleić moje logo z tyłu książki. Wybrańcy to jest o tyle taka historia, która... Myślę, że o niej jest za cicho dosyć. To są losy bohaterów 10 lat po pewnym kataklizmie. No i my śledzimy jakby losy dalsze tych bohaterów. Natomiast sytuacja w pewnym momencie się komplikuje, bo wychodzi na to, że pewien incydent nie został zażegnany i nasi bohaterowie główni będą musieli się jeszcze raz zmagać z tym samym problemem 10 lat po wydarzeniach po prostu poprzednich. Tak. Priorytetowo również pokazuję Wam Jane Austen, Dumę i Uprzedzenie. To jest też książka, która wzbudziła we mnie wiele emocji. Czytałam ją podczas Bożego Narodzenia, tak, to był grudzień. Jeszcze pamiętam, że odpalałam sobie świeczkę właśnie inspirowaną naszymi głównymi bohaterami i też niezapomniane po prostu wrażenie. I z chęcią cofnąłem się do tamtego czasu, bo powiem Wam szczerze, że no to był jeden z lepszych po prostu momentów w moim życiu, gdy czytałam tę książkę. Powiem Wam, że dla tego jednego znacznika, który tutaj widzicie, no naprawdę warto. Pan Darcy, jakby Jane, Elżbieta, no... Czy czegoś chcieć więcej? No nie. Dodam tylko, że powieść osadzona w wiktoriańskiej Anglii, także niesamowity vibe tamtych czasów, tych uliczek, tych sąsiadów, którzy po prostu wiedzą o was wszystko. Bryczki, jakieś posiadłości i pełno trawy, pełno polan i jazdy konnej, no. Czego chcecie więcej? No powiedzcie mi. Wspomniałam Wam w sumie tak o tej Adi LaRue, ale oczywiście też nie mogłabym zapomnieć o Vicious oraz Vengeful. To są też takie książki, które wzbudziły we mnie mnóstwo emocji. To jest taka mroczniejsza fantastyka, gdzie mamy dwójkę przyjaciół. Oni uczęszczają na studia medyczne, natomiast w pewnym etapie ich życia zaczyna się między nimi rywalizacja, bo mają oni pisać no, magisterkę, coś, taki odpowiednik jakby magisterki i muszą po prostu przeprowadzić pewne badania i po prostu dochodzi do czegoś, do pewnego aspektu, jeżeli chodzi o te badania. No i jednemu z nich trochę się to nie podoba, później w grę wchodzi lekka zazdrość i później dzieją się różne rzeczy, ponadprzeciętni, ludzie władający pewnymi mocami, coś pokroju Avengersów, także jeżeli jesteście fanami like me, to naprawdę sięgajcie i na pewno się nie zawiedziecie. I przechodząc już w sumie do ostatniej serii, którą chcę... Okej, okay, może którą chcę, to jest za dużo powiedziane. Natomiast po prostu przeczytam, zrobię reread, jest to Zmierzch Stephanie Meyer. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co mnie podkusiło, chyba ostatnio po prostu ostatni rewatching robiony z moją dobrą koleżanką jakoś tak obudził we mnie taki instynkt, że chciałabym przeczytać jeszcze raz tę książkę. I to raczej polegałoby na tym, że będę czytać te powieści po prostu do pewnego projektu, który jest w planach, ale więcej Wam nie powiem. Myślę, że o fabule nie muszę Wam nic mówić, bo raczej ten cykl jest na tyle znany, że po prostu nie potrzeba o nim mówić. Ale jeżeli jeszcze nie słyszeliście o Zmierzchu, moi drodzy, to jest vibe wampirów, zakochana para, romansidło, różne wydarzenia.
Jeżeli nie czytaliście książki, to musieliście z pewnością oglądać film albo kiedykolwiek okładka, albo chociaż fragment filmu po prostu wam się przewinął. Nie jestem w stanie uwierzyć, że nie. No i co? To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam i widzimy się w kolejnym filmie, natomiast jeszcze nie wiem, co to będzie. Także ja wam życzę cudownego tygodnia i do zobaczenia. Cześć!